zaokrąglone, bo generalnie budujemy kolumny i belki. Tutaj są dwa zaokrąglone budynki, które struktury, które się ładnie łączą, mają ładny dialog pomiędzy sobą. Dlaczego takie innowacyjne projekty w Australii, która w ogóle nie miała żadnych umiejętności, wykształcenie było na strasznie niskim poziomie? Bo umieli dyrygować innymi ludźmi. Mamy wspaniałych ludzi wśród nas, mamy wspaniałych ludzi w Europie, tylko trzeba tym wszystkim zagarnąć i pokierować tym potencjałem, tą potęgą intelektualną, która istnieje w nas, u nas w Polsce, tylko że sami nie wierzymy w to. I co się stało, że im się udało to zrobić i zaraz Państwu powiem, jakie były straszne porażki z tą operą. Po prostu od początku do końca to była tragedia. Przede wszystkim tutaj mamy te dwie muszle. Po prawej stronie jest sala koncertowa, miała być sala operowa. Ale rok przed końcem to, jeszcze jedna dygresja, budżet był 5 milionów dolarów, potężna suma. Po 2 latach już było 15 milionów dolarów. Gigantyczna suma, co my zrobimy? Zrobili loterię, grę hazardową, Sydney Opera House Lottery. Największa loteria na świecie w tym czasie, 100 tysięcy dolarów nagroda. Ja sam jako młody student kupowałem bilety, nie sam, tylko z 20 kolegami, bo to było 20 dolarów za bilet, to była duża suma dla studentów, ale wszyscy kupowali co kilka tygodni bilety w tej loterii. No taka głupia rzecz, no jak może być gra hazardowa jako podstawa do najbardziej słynnego budynku o kulturze na świecie? No w ten sposób, że wszyscy, którzy nie mieli pojęcia o kulturze, kupowali bilety, bo mogli wygrać 100 tysięcy dolarów. A po 6 latach wszyscy byli tacy źli na tego premiera, że już w to włożyłem 20 tysięcy złotych moich własnych pieniędzy. Jak on to skończy, ja pójdę tam codziennie, żeby sprawdzić, co oni tam sknocili. No i nagle wszyscy zaczęli czuć, to jest nasz budynek. Myśmy wszyscy w to włożyli po 20 tysięcy złotych. Musimy z tego korzystać i być dumni z tego. To jest nasz obowiązek narodowy. I nagle z tych różnych takich dziwnych elementów się stworzyła pozrywna tożsamość społeczeństwa. Musimy to szanować. Zmienili te dwie izby, bo premier powiedział, to już był następny premier, bo tamten już, jak to się mówi wulgarnie, wyleciał. I teraz się martwił ten, że ten też straci na tym projekcie, bo już wydali, już wtedy koszt tego budynku nie było 15 milionów dolarów, nie 30, 67 milionów był budżet, to jest znaczy 12-13 razy więcej, ale premier wrzucił Woodsona. I dzień przed wyrzuceniem Woodsona Peter dzwoni do Jona i mówi, Jon, wiesz co, masz problem, jutro cię premier zwolni, bo naprawdę nie może znieść tych skoków w budżecie. Złóż list demisyjny i będziesz mógł wyjechać z jakimś honorem przynajmniej. No i Jon tak zrobił, no a nigdy nie wrócił, bo był strasznie zdegustowany tym wszystkim, ułożył tyle energii w to, a to był niemożliwy budynek do zbudowania. To było przed komputerami, nie można było wszystkich tych kafelek wyrysować, karta była rysowana ręcznie. Ale do czego dążę? Dużo błędów było zrobionych. Budżet w końcu się skończył na 129 milionów. To jest tak no, 20 razy więcej niż oryginalne, 2000% ponad budżetem. To jest w ogóle tragedia nie do porównania. Ale to była najdroższa opera na świecie. No to co z tego zrobić? Reklamować do końca, jak tylko można. I wszyscy przyjeżdżali. Bo najdroższa opera na świecie, o najpiękniejszym miasto na świecie, musimy przyjechać. Przyjeżdżają tam artyści z całego świata, są tacy oszołomieni tym kształtem, że nie mówią o strasznej akustyce, bo po co krytykować? Ale powiem jeszcze o tych dwóch salach. Premier mówi, słuchaj, nikt nie wie, co ta opera jest, zmieńmy tę salę, ta mniejsza będzie operą, nikt nie zauważy, nie możemy wypełnić. Salę koncertową będą przynajmniej pełne, bo przynajmniej ludzie wiedzą, co to jest orkiestra symfoniczna, a opery no, nikt nie zna. No i zrobili taki błąd, zmienili wszystko, nic nie działało w środku, ale i tak się udało. I w tej chwili to jest najbardziej użytkowy, najbardziej używany obiekt kultury na świecie. Carnegie Hall i wszystkie opery w Europie mają 4 czy 5 razy mniejsze obroty niż ten budynek. Dlaczego? Bo umieją robić promocję. Mieli taką wiarę w ten projekt, że nawet jak nic tam nie działa, promują tak ostro, że wszyscy przyjeżdżają. I teraz wam pokażę inne takie małe ciekawostki z tym. No, projekt genialny. Ten kształt to jest po prostu no, coś z bajki. 40 lat później przyjeżdża największy statek świata, Queen Elizabeth II. No jak to się pięknie łączy, front tego statku i te kształty tych żagli. Wspaniała rzecz. To, że praktycznie nie działa, no trudno. Trzeba robić i wszystko się uda, jak się dokończy to, co się planowało, nawet jak 30% jest zupełną kraksą.
Tutaj mamy główną salę koncertową. Ja używam takie bardzo nieładne słowa, akurat jako budowniczy w Australii używaliśmy brutalne, bezpośrednie słowa. Czasami gubimy się w pięknym słownictwie, a projekt ucieka. Tam się robi projekt, a słownictwo się dopasowuje później. I nie wiem, czy to jest dobre, ale osiąga się sukcesy w krótkim czasie stosunkowo. No akurat 16 lat to nie jest krótki czas. I a propos tego jeszcze wam powiem, jak porównać to do Polski. Myśmy wybudowali operę w Sydney w 16 lat. Jeden budynek za teraz w dzisiejszych pieniądzach to jest 5 miliardów złotych. W tym samym czasie mniej więcej w Polsce i o tym się nie mówi. Dlaczego? Bo jesteśmy tacy strasznie skromni. Jesteśmy za bardzo skromni. Wiecie, że nasz największy projekt w historii świata to jest odbudowa Warszawy. I to jest 4 razy większy projekt niż odbudowa Hiroshimy po bombie atomowej. 15 tysięcy budynków było budowane w Warszawie po wojnie. Same Stare Miasto, gdzie jest jakieś 900 budynków, zajęło 15 lat. 900 budynków bez funduszy z planu Marshalla, bez sprzętu technicznego z całego świata. W Australii mieli te wszystkie rzeczy, budżet bez końca, najlepszych inżynierów, najlepszy sprzęt i zajęło im 16 lat na jeden budynek. Teraz jak to można porównać do Starówki Warszawskiej? Nasze osiągnięcie jest 1000 razy lepsze, większe i bardziej istotne dla naszego narodu. Ale kto o tym mówi? Jesteśmy tacy skromni. No nie można było o tym mówić przez pierwsze 30 lat pod sowieckim imperium, ale teraz można. I zrobiliśmy film nawet o tym i są zachwyceni tym filmem w Australii i w Ameryce, Out of the Ashes, ale to inna sprawa. Powiem wam jeszcze o tym budynku. Dlaczego ten budynek jest taką kraksą, a jednak tak dobrze działa? Sala koncertowa. Kto buduje salę koncertową, gdzie nad estradą jest 27 metrów wysokości? Nikt. To jest raczej lotnisko albo peron pociągowy. Nie było słychać orkiestry. Dyrygenci przyjeżdżali z całego świata, mówili, to za piękna sala, nareszcie mogę tutaj dyrygować tą wspaniałą orkiestrę. Ale nic nie słyszę. Jak ja mogę tych ludzi dyrygować? No bo cały głos uciekał w niebiosa. No 27 metrów to jest 9 pięter, a nie było żadnych profilów odpowiednich do akustyki. To nie miała być w ogóle sala koncertowa. To była tylko sala na pokaz. Do tej pory żeśmy zrobili tyle poprawek, że teraz jest naprawdę świetna akustyka, bo z elektroniką można robić wszystko, tak jak tutaj widać. Żeśmy też powiesili takie piękne rogaliki przezroczyste, których prawie że nie widać, ale odbijają dźwięk, że teraz dyrygent wie, że coś się dzieje. Wie, jak ktoś robi błąd, a przedtem nie było tego. Ale jednak efekt jest taki dramatyczny, że nikt nie powie, ta sala jest do kitu. No bo to jest niekulturalne, to nieładne słowo. Więc wszyscy są zachwyceni i chwalą. No i to działa. Tutaj w ciągu konstrukcji strasznie trudna działka. Kontejnery spadawały do wody. Sama działka jest jedna połowa tego całego obszaru, trzeba było nadbudować, bo było po prostu za mało miejsca. Jeden błąd po drugim, ale każdy był rozwiązywany, bo jak trzeba, jak jest pożar, to się nie myśli, kto ma prawo jazdy albo kto wypełni odpowiedni formularz, po prostu ratujesz sytuację. Oni tak robili przez 16 lat i uratowali projekt, który był niemożliwy. Tutaj widać, że było dźwigów, no się prawie że zderzały, ale niezupełnie. Teraz druga ikona, powrócę do tego na chwilkę, bo to jest też taka śmieszna rzecz. Ten most budowali z dwóch stron. To jest bardzo dziwna konstrukcja i nie mogli tego połączyć. Bo słońce jest po prawej stronie, to jest północ w Australii, druga półkula Ziemi. No i jak słońce prażyło w ciągu dnia, jak chcieli to połączyć, to ta prawa część się podniosła 1,5 metra. No nie mogli połączyć, że była taka różnica, więc musieli czekać na dzień, kiedy jest pochmurno, nie ma deszczu, żeby nikt nie spadł. No spadło tam i tak 12 osób i się zabili. Ale sprawa poszła dalej. I trafili na taki dzień, że było nie za gorąco, nie było słońca i w końcu to połączyli z różnicą tylko 2 centymetrów. Wspaniała rzecz. Każdy problem można rozwiązać, jak się musi. Trzeba mieć tą wolę, żeby to rozwiązywać. Teraz to pięknie wygląda. To jest znowuż połączenie tych dwóch zaokrąglonych struktur. Piękny dialog pomiędzy tymi dwoma elementami. Mnie się to bardzo podoba. Malują to ciągle, bo to ciągle wieje, że ciągle malują od końca do końca. Najszerszy most na świecie. My trochę tak jak Amerykanie, może bardziej subtelnie, jesteśmy strasznie dumni ze wszystkiego. Ta mucha ma największe oczy na przykład, no to się wtedy zakładamy w barze na tym. To jest kultura, która z taką brutalną prostotą rozwiązuje każde zagadnienie, robi z tego taki miły żart. I ludzie się cieszą tym, że po prostu żyją, no bo jest bardzo ciężko. Jak masz temperaturę 52 stopnie, to trudno przeżyć. A ludzie z tego robią żarty.
najszerszy most na świecie, to jest atut sam w sobie. Korki są w proporcjach biblijnych. Tutaj korki trwają 4,5 godziny. Wtedy człowiek siedzi w samochodzie 4,5 godziny, już mi się zakończyła benzyna, no albo zostawia samochód, albo wraca do domu, jak jeszcze ma dość benzyny. Już naprawdę nie narzekajmy, w Warszawie są problemy transportowe, ale nie ma porównania z tym, co się dzieje tam. Po prostu trzeba mieć porównanie. Ja tutaj narzekam po 10 minutach, a tam siedziałem 4 godziny i wróciłem do domu. I to jest ta różnica. Najszersze most, bo są jeszcze dwie linie kolejowe, wielki tor dla rowerzystów i po prawej stronie wielki trotuar. I to jest śmieszne, bo samochód nas zabija w Sydney, tak jak w wielkich metropoliach na całym zachodzie. Więc zamykamy most raz w roku, mówimy no car today, dzisiaj kładziemy trawę i robimy piknik na moście. No przekleństwo, co się stanie? No musieli wybudować wpierw tunel pod mostem, żeby to mogło być możliwe. Więc mamy teraz tunel na 4 linie pod spodem, a na górze zamykamy 8 linii samochodowych. No i jest trudno, ale to jest akurat w niedzielę, więc nie gra roli. No i co robimy? Robimy na tym piknik, ale w międzyczasie też wprowadzamy taką społeczną tożsamość, że co to znaczy życie? No nie tylko, że mamy mleko, pyta się córeczka w telewizji, no mamo, skąd jest to mleko? No z tego sklepu na rogu. Naprawdę? A co to jest krowa? Nigdy nie widziałam. Sydney jest takie wielkie, że ludzie już nie jeżdżą na prowincję, bo po prostu mieszkają w mieście. No więc na taki dzień jeden sprowadzają krowy. To ma bardzo śmieszny zapach, nie będę tego opowiadał, ale przynajmniej dzieci doceniają, że przyroda jest częścią naszego życia. Nie możemy tylko żyć z technologii. No i to jest też taki chwyt, który łączy to społeczeństwo. Wszyscy się śmieją z tego, jakie tragiczne zapachy, no ale ludzie się czują razem. I to poczucie społeczeństwa, oni tutaj siedzą na tym moście przez 3 godziny i nic nie robią, tylko piją piwo i patrzą na operę, która, no to się ciągle wszystko łączy. Że to społeczeństwo naprawdę ma takie symbole wspólnoty, które są bardzo potrzebne. Te dwa wielkie projekty są zasadnicze do życia w Australii. Wszyscy znamy taki obrazek, bo to jest, no mamy szczęście, że metropolia sydneyjska jest jedna z pierwszych, jak się zmienia rok. No bo jesteśmy najbliżej tej dateline. No Auckland jest przed nami, ale oni bardzo konkurują, ale są mniejsi. No i my mamy taką ikonę, która jest nie do przebicia. I wszyscy to znają. No tak wygląda i to robią ciągle inne widowisko co rok. Tutaj w środku opery, tutaj widać te rogaliki nad dyrygentem. Zaproponuję wam, gdybyście jechali kiedyś do Sydney, to proszę kupujcie bilety na tych miejscach za orkiestrą, bo wtedy widzicie, jak dyrygent przeżywa te swoje usterki i to bardzo miło przeżyć tak no, wśród orkiestry. A poza tym te bilety są 3 razy tańsze, a bilety tam są bardzo drogie, tak po jakieś 2000 zł, jak się siedzi w tych najlepszych miejscach, że Australia jest bardzo drogim krajem. I a propos tego też tutaj ktoś wspominał, że nie chcemy, żeby ludzie wyjeżdżali za granicę, młodzi ludzie. Dlaczego promujemy wszystkie rzeczy za granicą jak jakieś super marzenia, a mało promujemy Polskę? Właśnie mówię z mediami ciągle, mówmy pozytywne rzeczy o naszym kraju, bo jak mamy taką negatywną, pesymistyczną, taki wizerunek, który po prostu przygnębia wszystkich młodych, oni wszyscy wyjeżdżają i jadą do Irlandii. A po co do Irlandii? No bo tam mogą zrobić 4 razy więcej. Ale nie wiedzą, że tam będzie kosztowało życie 5 razy więcej, jeżeli tak przegrają. A poza tym jak tam pojadą, nie mówią po angielsku tak dobrze jak ja, więc na pewno nie dostaną pracy. Mogą być na zmywaku przez 4 lata i inżynier, który pojedzie i pracuje na zmywaku przez 4 lata, traci szansę na jakąś pracę w swoim zawodzie, nawet jak wróci. Więc dlaczego promujemy wszystkie zagraniczne kraje? Akurat kocham Irlandię, ale mnie to trochę śmieszy, że ludzie pędzą do Irlandii, czy do Australii, czy do Stanów Zjednoczonych, bo jest taka promocja w prasie i w mediach, że tam są jakieś cuda, że ludzie przyjadą, będą mieli sukces od razu. Nie, bo nie mają języka. Pamiętajmy, że to wszystko jest lepsze w Polsce. Promujmy nasz kraj, bo te wszystkie możliwości są tutaj. Więc to jest taki jeden obrazek tej opery w środku. Tutaj jest dobrze sala koncertowa z tego mostu dla organisty. Przelecimy prędko, ta jest sala operowa. Ta wnęka dla orkiestry nie działa, ale już mieliśmy to 4 razy. Poza tym jeszcze jedno rozwiązanie. 2 miesiące przed otwarciem opery okazuje się, że był wielki pożar w Gatwick Airport. Królowa już przyjeżdża, znaczy statek już jest w drodze, bo to jest jej biuro. Mają otworzyć pewnego dnia. Spaliło się terminal w Gatwick, umarło kilka osób. Okazuje się, że wszystkie fotele nasze, 6 tysięcy foteli jest zrobione z tego samego materiału. Pianka, która jak się pali, to tworzy toksyczne opary. Co zrobić? No nie może królowa tutaj umrzeć, jak był pożar. No.
Co my zrobimy? No musimy zamknąć operę, no żeśmy nawet jeszcze jej nie otworzyliśmy. Owinęli wszystkie poduszki w taką ognioodporną masę, która jest strasznie twarda. No tragedia. Mieliśmy najpiękniejszą operę na świecie z najbardziej niewygodnymi fotelami. No to tragedia, no po prostu po miesiącu zamkną to. Nie, bo wtedy ogłosili tak, proszę Państwa, to jest jedyna opera na świecie, gdzie nikt nie zasypia. Jesteśmy tacy dobrzy. Po prostu jest wszystko kwestia interpretacji, czy to jest tragedia, czy to jest wielki bonus. I to się bardzo udało. I nawet taki krykieter, który przyszedł do telewizji, nie wiedział, nie miał pojęcia, czego słuchał. Jak się panu podobała opera? Żeśmy widzieli, że pan był w operze wczoraj. Krykieterzy są tak jak, no prawie tak jak papież dla nas. Po prostu największy krykieter australijski jest Bogiem w Australii. No i przychodzi i mówi, wie pan, naprawdę wspaniałe, ani razu nie zmrużyłem oka. Się przesuwa 20 razy, ale przeżył całą operę i nawet chce wrócić. No co prawda da następne bilety dla żony i dla całej rodziny, bo to trochę za dużo naraz. Ale wszystko, co jest, to jest interpretacja. Czy to jest tragedia, czy to jest wielki sukces? No, dla Australijczyków każda tragedia ma jakieś dobre elementy w tym. Pokój Hudsona, jego nowa sala. Hudson był uznany jako świetny architekt przez Unię Architektów Światowych, więc rząd musiał zmienić opinię w Sydney. No i zrobili taką salę Hudsona, która jest teraz bardzo popularna. Tutaj najszersze schody na świecie. Tam siedzi 3000 osób bezpłatnie i oglądają tą samą operę, na Telebimie oczywiście, bezpłatnie, którą inni ludzie oglądają w środku, no tam jest 1800 miejsc i przeciętny koszt jest jakieś 300-400 zł za miejsce, a niektóre wiele droższe. Więc to jest takie połączenie elity i normalnych ludzi. Tam się wszyscy zintegrowali dzięki tym wielkim projektom, bo potem musieli z tych schodów zejść i jechać autobusem, bo nie można było wybudować parkingu pod operą. Więc wszyscy ludzie we frakach z muszkami jechali autobusem z tymi, którzy siedzieli w shortach na schodach. I mówili, no jak się podobało? No ja też tam byłem oczywiście. No nie, taki wielki krzyk, na tatowska, co to z tego? No i nagle jest taka integracja. Radośnie sobie gawędzili, jeden trochę po piwie, ale rozumiał, o co chodziło, słyszał coś. To jest taka forma integracji, która jest zasadnicza do kultury australijskiej. Czy to jest kultura, czy nie? No nie wiem, no to jest może brak kultury, ale jednak wszyscy chodzą do tej opery teraz. Pokażę kilka takich ujęć, bo tam musiałem wykończyć 600 projektów, żeby ten budynek uratować. Bo się sypał po prostu. Żeśmy odnawiali sufit pod wodą, żeśmy zbudowali 3 piętra. Tutaj przespawali moje nazwisko źle i Polak mi powiedział, skąd pan jest, pan ma takie dziwaczne nazwisko. Nie wiedziałem, że jest moje nazwisko źle przespawane. Trzymam to jako pamiątka bardzo ciekawego okresu w moim życiu. A jeszcze skończę na taką epilog tego całego wykładu. Projekty robią nas. Oni tworzą dla nas nową tożsamość. Podróżuję często po świecie, byłem w 29 krajach, a już to zagadnienie studiuję przez 30 lat. Co to jest tożsamość narodowa? W Australii zrobiłem 80 projektów i jestem zachwycony, jak opera sydneyjska stworzyła nową tożsamość wśród białych Australijczyków, którzy byli strasznie skłóceni i nie wiedzieli, czy to są Grecy, Włosi, Francuzi, Polacy czy Anglicy, ale nagle się stworzyła nowa idea, jesteśmy Australijczykami. A co to jest? No mamy operę na przykład. Mamy na przykład most sydneyjski. Mieliśmy 2 olimpiady. Jesteśmy narodem. Narodem dumny ze swoich osiągnięć, bo żeśmy zrobili coś z niczego. A ja mówię Polakom, a czy wiecie, jak żeście budowali Warszawę? Z niczego. Żeście stworzyli największy projekt w historii świata. Niech się opera nie porównuje nawet. My mamy najlepsze osiągnięcia w Polsce, tylko że mało o tym mówimy. A wiele krajów ma własny symbol takiej tożsamości i to są generalnie, według mnie, jako architekt, wydaje mi się, to są właśnie projekty architektoniczne. Potrzebujemy takie ikony w Polsce. Pałac Kultury to nie jest tą ikoną, no jest ikoną, ale nie naszą akurat. A co mamy jako nasza ikona? No, to jest dla was wyzwanie. Co może być tą ikoną? Trzeba stworzyć jakiś wielki projekt, który będzie symbolem naszej polskości. Bo no, kolumna Zygmunta może, ale to nie jest też tak dokładnie nasza. Pomnik Chopina oczywiście może trochę za mały, ale jak już tą ikonę znajdziemy i ją wybudujemy, trzeba być dumny z tej ikony, wspólnie ją wspierać. Może to była porażka. No, Stadion Narodowy nie jest akurat unikalnie polski też, ale trzeba coś takiego zrobić. Mam kilka pomysłów i zapraszam do dalszej dyskusji w kuluarach, no, albo po prostu kontakt ze mną. Nazywam się Marek Krawczyński, otwieramy nowe centrum, dom spotkań z sukcesem dla Polaków za parę miesięcy, bo potrzebujemy
pozytywnego podejścia do naszej tożsamości. Mnie tego bardzo brakuje. W Australii wiem, że jak wracam do Australii, czuję się jak Australijczyk. A co to właściwie jest? No właściwie nie jestem pewien, ale mam takie piękne rzeczy tutaj. A jak wracam do Polski, czuję się, jestem dumnym Polakiem, żeby coś tutaj mógł pokazać, że jest wspaniałego. I mogę. Pokazuję Stare Miasto. Otworzyliśmy nowe centrum interpretacji zabytków na Brzozowej. Wspaniała rzecz. Ludzie z zagranicy są zachwyceni. Czy ktoś z nas wie, co to jest? Brzozowa 11 przez 13. Odbudowie Warszawy. Trzeba promować nasze kulturowe ikony. Więc bardzo prędko. Wiemy, co to jest. Oczywiście wszyscy wiedzą. Dlaczego Francuzi są Francuzami? Bo mają to. Mają to. Mają Notre Dame katedrę. A to była hańba po prostu. Ludzie chcieli to zburzyć, bo to była okropna budowla, a jednak zrobiła się sławą Francji. Nikt nie pomyśli, czy to są Chiny, czy to jest może Jugosławia. Nie, to jest Francja. Akurat jest podobna w Japonii, ale nikt tego nie reklamuje. A piramidy, no wiadomo, piramid nie będziemy mieli, ale musimy coś stworzyć dla nas. Statua Wolności, wspaniała rzecz, zrobiona przez Francuzów, ale nie gra roli. Mieliśmy strefę sztuki w Łodzi, która niestety się rozpadła. Wspaniała taka tuba ze szkła. Merkel miała wstawić wielki witraż po tej stronie, z drugiej strony miał być witraż dodawany przez Putina. Niestety, żeśmy się pokłócili za wcześnie, no i Cameron Image wyjechała do Bydgoszcza. Zawsze jakoś sobie znajdujemy konflikty, a powinniśmy współpracować. Tutaj wieża Sky Tower zrobiona przez Czarnieckiego. No to nie jest nic unikalnego, ale takie projekty tego typu stworzą nową tożsamość dla nas. Tutaj mamy Starówkę. No to jest cud świata, który ludzie po prostu nie mogą wierzyć, że to jest 4 razy większe odbudowa całej Warszawy niż Hiroshima. Ale tak jest. Dlaczego o tym nie mówimy? Zmiany wśród białych osadników były przyspieszone przez pilne potrzeby przetrwania w trudnych warunkach. Wiele ich cech kulturowych przypomina niejako obecną sytuację w Polsce. Jest dużo do porównania. Skłóceni i zazdrośni przez pierwsze 150 lat. W ostatnich 50 latach Australijczycy zaczęli pozytywnie współpracować ze sobą wokół wielkich projektów infrastrukturalnych, tak jak jest Snowy Mountain Hydro Electric Scheme, i kulturowych dla wspólnego dobra społeczeństwa i dla jego pozytywnego wizerunku, dla całego kraju. Powinniśmy być przekonani o naszych wspólnych umiejętnościach w Polsce, by podtrzymywać aurę pozytywnej, harmonijnej energii i optymizmu. W ten sposób otworzymy wiele możliwości przed naszym społeczeństwem, bo to naprawdę jest teraz nasz wspólny kraj, i który ma przed sobą wspaniałą przyszłość. Więc pracujmy razem nad wielkimi projektami dla naszej ojczyzny. Razem. Dziękuję bardzo za wytrzymałość. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Jakie to wszystko proste jednak się okazuje. Pan Mark Krawczyński, dziękujemy uprzejmie.